Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Impreza, jakiej jeszcze nie było, 25 maja na obiektach wrocławskiej AWF odbędzie się pierwsza edycja Dolnośląskiego Święta Sportu. To z jednej strony integracyjna majówka, a z drugiej sportowa rywalizacja, w której blisko 2,5 tysiąca uczestników będzie walczyć w kilkunastu rekreacyjnych, ogólnodostępnych dyscyplinach. Obiekt udostępniła AWF, dotację dał Urząd Marszałkowski. Mamy świetnego partnera w postaci Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie współpracujemy na różnych płaszczyznach, głównie właśnie sportowych, organizacjach konferencji, zawody i tego typu rzeczy. Świetny obiekt tutaj, bo to są nowe obiekty, gdzie są boiska, zresztą widzicie Państwo, jak się tylko obejrzycie, aż po stadion olimpijski, gdzie są hale sportowe, baseny, korty, boiska do siatkówki, do koszykówki, do piłki nożnej. Idealne miejsce, kapitalne miejsce, z bardzo dobrym dojazdem. Ja mówię, no to robimy Dolnośląskie Święto Sportu. W programie imprezy m.in. gry rodzinne, tenis, koszykówka uliczna, wielobój rekreacyjny, judo czy pływanie. Organizatorzy mają nadzieję, że cały kompleks stadionu olimpijskiego będzie tętnić sportowym życiem. Wszystkie obiekty, od street basketu, poprzez gry rodzinne, poprzez festyn, poprzez areny tenisowe, pływalnie, gry plażowe, że to wszystko będzie żyło i że będzie bezpiecznie, będzie radośnie, będzie miło i że ludzie zobaczą, że na ten stadion warto przychodzić. W imprezie wezmą udział także niepełnosprawni sportowcy, którzy zaprezentują m.in. mało znane rugby na wózkach. Piękna dyscyplina, która... No, mówi się o tym, że to jest dyscyplina dla prawdziwych twardzieli, faktycznie tak jest. Mamy tutaj reprezentację we Wrocławiu i prężnie działającą grupę, która się w tej chwili rozwija. Chcielibyśmy, żeby też pokazała się dosyć dużej rzeszy publiczności, żeby pokazała, w jaki sposób oni przełamują bariery, w jaki sposób oni walczą ze stereotypami, że to są słabe osoby, które w życiu sobie nie radzą. Otóż nie. Pokażą swoim występem i zaskoczą, mam wrażenie, wiele osób, że są to osoby naprawdę bardzo silne, są to osoby, które potrafią świetnie współzawodniczyć ze sobą, no i przede wszystkim prawdziwi twardziele i to chcemy pokazać. Program imprezy skonstruowany został z myślą o wszystkich. Chętni wezmą udział w teście Coopera. Będzie można także przejść nieodpłatne badania lekarskie. A wszystko po to, by przekonać Dolnoślązaków o prawdziwości hasła sport to zdrowie. To tak naprawdę nie jest hasło, to jest rzeczywistość, tak? Trzeba się sportować, trzeba się ruszać, żeby być zdrowym. A na jakim poziomie się ruszać? O tym powiedzą moi koledzy, którzy w hali wielofunkcyjnej będą ludzi badać, mierzyć i mówić, jaki jest stan organizmu zdrowotnego, co mogą robić, czego nie mogą, w jakim zakresie. Pierwsze Dolnośląskie Święto Sportu w sobotę 25 maja na obiektach Stadionu Olimpijskiego. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.